Dzień dobry, 23 już dzień maja roku pańskiego, na pewno roku pamiętnego 2023. No i proszę Państwa, ruszyło się na froncie ukraińskim. Ta chwiejna równowaga, która utrzymywała się przez bardzo długi czas, została zachwiana, więc tam wiele wydarzeń, o tym powiemy, Białgorod, Bachmut i inne miejsca. Koncert mocarstw no, w G7, tutaj Chiny wezwały japońskiego ambasadora, jakby chyba zaniepokojone tym szczytem G7. Wiele mocarstw, które spotkały się w Hiroshimie, uzgadnia między sobą różnego rodzaju działania, wzajemnie się odwiedza, wizyta Narendry Modiego w Australii. No a więc G7 i wszystkie reperkusje działania czy sekwencja działań podjętych bezpośrednio po tym szczycie, no a także proszę Państwa globalna Ukraina, czyli globalne już tutaj wysiłki dyplomacji ukraińskiej z dala od pól bitewnych, właśnie z dala od Bachmutu czy Białgorodu. No Białgorod to podobno jakaś indywidualna akcja, znaczy no, nie można mówić to indywidualna, czy grupowa, czy jakaś niezależna, o może w ten sposób, niezależna akcja bliżej niezidentyfikowanych, podobno nieznanych sprawców. No mamy do czynienia z tego typu wydarzeniami, a także proszę Państwa w części premium polityka globalna, wydarzenia krajowe również i wiele, wiele interesujących rzeczy także z bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. I proszę Państwa oczywiście bardzo dziękuję za wsparcie z całej Europy, z całego świata, z całej Polski, wsparcie na Zrzutce, na Patronite, poprzez specjalne przyciski na YouTube, przelewy w różnych środkach płatniczych, PayPal. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Uważamy, że jest to próba powstrzymywania emigracji inteligencji od człowieka. Tak nam się wydaje, to jest nieuniknione w XXI wieku, ale Państwo chyba przyczyniacie się do tego, żeby ten proces powstrzymać. No i troszkę rozszerzenia tej niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, bo staramy się tutaj troszkę bez emocji właśnie, no, to też wydaje mi się, że może nie jest, dobre. Staramy się te wydarzenia komentować. Dobrze, dzisiaj bez intra, bo ostatnio bardzo Państwo się skarżyliście, że to jest niepotrzebne, więc może już przejdźmy bezpośrednio na pola bitewne Ukrainy. No i nie wiadomo, jak to do końca jest z tym Bachmutem. Pada, czy upadł już. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Bachmut nie jest okupowany po tym, gdy grupa Wagnera z kolei stwierdziła, że już przejęła nad nim kontrolę. O tym mówił w czasie G7 w Hiroshimie w Japonii. Ukraińskie źródła wojskowe z kolei powiedziały BBC, że nadal kontrolują kilka budynków na obrzeżach miasta. No, nie jest to, jak Państwo widzicie, temat medialny, przynajmniej w tej części świata, chyba przynajmniej w Polsce, z tego co widzę i w ogóle jakoś na Zachodzie. Oczywiście trudno ocenić, kiedy to jest już przejęcie czy pełna kontrola. No ale w każdym razie, proszę Państwa, tematem, który zdominował jakby media i myślę, że także te nowe media i YouTube, no to jest Białgorod, gdzie z nocy z poniedziałku na wtorek doszło do ataku na budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Departamentu Spraw Wewnętrznych. Fotografie i wideo dymu unoszącego się nad miastem zostały opublikowane przez rosyjską stronę internetową SOTA na Telegramie oraz kanale Unian. W Białgorodzie zaatakowany został budynek FSB w związku z prowadzonym w mieście reżimem operacji antyterrorystycznej. Wszelkie publikacje bez odniesienia do oficjalnych źródeł są obecnie zabronione, czytamy w komunikacie SOTA. Natomiast kanał Białgorod Telegram napisał o głośnej eksplozji w centrum miasta tuż przed północą, po której pojawiła się smuga dymu. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci i karetki pogotowia. Rosyjski propagandysta Rybar napisał na Telegramie, że celem ataku był nie tylko budynek FSB, ale także Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Z kolei rosyjskie media donosiły o wybuchu w Białgorodzie, pisząc, że celem była właśnie lokalna siedziba FSB. Bomba spadła również na budynek władz we wsi Borysówka. Na co, jak zareagowały na to władze ukraińskie? No zareagowały na te informacje o walkach, które w poniedziałek wybuchły w Rosji, że Ukraina z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w rosyjskim obwodzie białgorodzkim i bada sytuację, ale nie ma z tym nic wspólnego. Tak to oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mykhajlo Podoliak. Dodał, że czołgi są sprzedawane w każdym rosyjskim sklepie wojskowym, jak każdy wie, czym nawiązał do słów Władimira Putina dotyczących anesji Krymu. No także tutaj sarkazm 10 na 10 chyba, co zresztą nie pierwszy raz się Mykhajlo Podoliakowi zdarza, to nawiązanie zwłaszcza do tych czołgów, które są sprzedawane w każdym sklepie wojskowym w Rosji.
czyli do tej wypowiedzi prześmiewczej z 2014 roku, dotyczącej aneksji Krymu Władimira Putina. No i właśnie, to może być przełom, nie chodzi tu o zmianę sposobu, w jaki wojna będzie toczona, ale kontekst polityczny, to powiedział profesor Mark Gialeotti, komentując wkroczenie na teren Rosji rosyjskich organizacji walczących po stronie ukraińskiej. Uznany brytyjski specjalista dodaje, że dzisiejsze wydarzenie to tylko część odpowiedzi Kijowa, no ale on jakby przesądza, ten profesor brytyjski, że to jednak za tym stała Ukraina, czyli troszkę inaczej, jednak troszkę prezentuje inną opinię niż Michajlo Podolyak, który mówi, że Ukraina jest tutaj tylko obserwatorem, że tylko obserwuje, no podczas gdy właśnie są głosy ekspertów zachodnich, które mówią, że jest to jakaś odpowiedź Ukrainy, że to Rosjanie tam wkroczyli, ale walczący po stronie Ukrainy, no troszkę sytuacja, powiedziałbym, jest zagmatwana. Ja, proszę Państwa, tam nie byłem, więc czy nie brałem udziału w tych wydarzeniach, więc niestety nic więcej Wam nie powiem, ani tego nie zweryfikuję, ale też mogę wspomnieć o tym, że pojawiał się ciekawy film, który został opublikowany na kanale Legionu Wolność Rosji, jak rozumiem Swoboda Rosji na Telegramie, i to nagranie pokazuje flagę walczącego w obwodzie białgorodzkim Legionu przyczepioną do balonów lecących nad centrum Moskwy, czyli nawet tam się pojawiło. Podczas gdy my toczymy walki wyzwolenie na granicy, nasza flaga powiewa w centrum Moskwy, Rosja będzie wolna, głosi komunikat. No, w poniedziałek właśnie ta flaga walczącego po stronie Ukrainy Legionu Wolność Rosji powiewała w centrum Moskwy. Bojownicy tej jednostki biorą udział w operacji, nie wiem, w rejonie Białgorodu. Nie wiem, czy można nazwać to operacją specjalną, jak nazwą to Rosjanie, pewnie nazwą to operacją terrorystyczną. No, Ukraińcy tutaj się dystansują, że to nie mają z tym nic wspólnego, po prostu Rosjanie walczą ze sobą. No, teraz pytanie, czy nie zaczną ze sobą walczyć w różnych częściach Rosji, nie tylko przy granicy, tylko może na innych obszarach i w ogóle w innych regionach Federacji Rosyjskiej, czy oblastiach, tak? No, więc no właśnie, i teraz nie zachęcamy ani nie umożliwiamy Ukraińcom ataków na terytorium Rosji, ale to Rosja jest agresorem, zaś Ukraina sama decyduje, jak prowadzić działania wojenne. To oświadczył w poniedziałek z kolei rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Skomentował on tym samym poniedziałkowe wydarzenia właśnie w obwodzie białgorodzkim i dodał, że sprawa nie wpłynie na zgodę prezydenta USA Joe Bidena w sprawie przekazania Ukrainie samolotów F-16. Ogłaszając zgodę w Hiroshimie, Joe Biden zapowiedział, że uzyska od prezydenta Ukrainy obietnicę, że samoloty nie będą wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji. No ale na terytorium Rosji, jak widać, już walczą ze sobą sami ze sobą Rosjanie. Jedni nastawieni bardziej wolnościowo przeciwko rządowi Władimira Putina, no i ci, którzy go, czy te jednostki oficjalno-rządowe, które go popierają. Zobaczymy, na jaką to będzie skalę, więc tutaj kwestia F-16 została również przez Departament Stanu jakby oddzielona od kwestii Białgorodu. I tam trwała, czy chyba nadal trwa, ewakuacja obiektu Białgorod 22. Ważne jest to o tyle, że zmagazynowana jest tam amunicja jądrowa. O tym poinformował w poniedziałek Andriy Yusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR i ocenił, że wśród przedstawicieli rosyjskich władz obserwowana jest panika w związku z wydarzeniami w obwodzie białgorodzkim. No ale jak to na wojnie, teraz nie wiadomo, czy to prawdziwa panika, czy udawana. No w każdym razie Ukraińcy twierdzą, że jest to panika w związku z tymi wydarzeniami, z tym atakiem, który przeprowadzają ci rosyjscy legioniści. Za działania dywersyjne w tym regionie odpowiedzialność wzięły na siebie walczące po stronie ukraińskiej rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji. I wydarzenia te zostały skomentowane przez przedstawicieli władz Rosji i Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Władimir Putin został poinformowany o próbie wtargnięcia grup dywersyjnych do obwodu białgorodzkiego. No proszę Państwa, gdyby tak powiedzieć kilka słów na ten temat, no to jest to ciekawa sprawa, bo te ataki następują 80 km od Charkowa, to jest tej części północnej, która nie jest przedzielona frontem, w której Ukraina i Rosja nie jest przedzielona frontem, która graniczy ze sobą, więc atak może być w pewien sposób, wygląda na to, że był pewnego rodzaju zaskoczeniem. Przeprowadzony na terenie właśnie 80 km od Charkowa, który
No, też był atakowany w pierwszych dniach wojny, ale pozostał jakby w granicach państwa ukraińskiego i stamtąd, no, jak rozumiem, ci Rosjanie z tego Legionu Wolność Rosji, z tego Korpusu Ochotniczego tam się przedostali, a nie wiem, no może przyjechali z innych części Federacji Rosyjskiej, no już nie chcę w to wchodzić, ale faktycznie chyba mamy pierwszy raz do czynienia z tego typu wojną, czy tego typu instrumentem zastosowanym przez, no właśnie, przez kogo? No, właściwie nie wiadomo przez kogo, to jest strategia zielonych rudzików. No wcześniej wydaje mi się, że Federacja Rosyjska stosowała podobną sztukę wojenną, teraz o coś takiego pokusiła się Ukraina, akurat w momencie, w którym rozpoczęły się te kontrowersje na temat utraty Bachmutu, czy on nastąpił, czy nie nastąpił, no to wtedy nastąpiła jakoś ta akcja w Białgorodzie. No i to jest jedna rzecz, spodziewana czy niespodziewana. Wygląda na to, że niespodziewana. Po drugie, no to jednak jest, mi się wydaje, że może mieć to duże znaczenie z dyplomatycznego punktu widzenia, bo na przykład w przypadku stanowiska Chin, które mówią o nienaruszalności, o suwerenności terytorialnej, integralności terytorialnej, no która tutaj gdyby jednak udowodniono na przykład Ukraińcom, że oni naruszyli tą integralność terytorialną, no to oni straciliby ten argument. No z drugiej strony ten argument mieli do tej pory i też niewiele z tego argumentu wynikało, bo akurat łatwo było udowodnić, że Rosja już kilkukrotnie naruszyła integralność terytorialną Ukrainy i też niewiele z tego wynikało. No ale teraz czy to Ukraina, czy właśnie jacyś ochotnicy właśnie naruszają tą integralność terytorialną Rosji, no i to jest też pewnego rodzaju tutaj nowum. No co z tego wyniknie, to zobaczymy, ale proszę Państwa, wygląda na to, że ta równowaga, która gdzieś tam symbolem było to trwanie Bachmutu przez kilkadziesiąt dni, ta równowaga została zaburzona, więc różne rzeczy teraz mogą wydarzyć się na froncie, a to oznacza, że również różne rzeczy będą się wydarzać przy stołach negocjacyjnych w świecie dyplomacji i możemy w Polsce no, zająć się obserwowaniem tego, z takim pewnym dystansem, co ma też swoje duże zalety, powiedziałbym. Więc przejdźmy teraz z pól bitewnych do stołów negocjacyjnych czy do świata dyplomacji, a tutaj, co ciekawe, globalnej inicjatywy Ukrainy, która z pomocą Francji właśnie tym specjalnym samolotem zaczęła w tej globalnej grze, znaczy prezydent Zełenski wziął udział w kilku szczytach, bo pierwszy, proszę Państwa, jeszcze przed szczytem G7 to był szczyt, spotkanie Ligi Arabskiej i tam Wołodymyr Zełenski, to mnie sobie się trochę zadziwiło, bo ten świat pozaeuropejski nie lubi takiego podejścia, ale oskarżył tam od niektórych arabskich przywódców o przymykanie oczu na rosyjską inwazję na Ukrainę. Wypowiedział się właśnie podczas Ligi Państw Arabskich, przepraszam, w Arabii Saudyjskiej. No a tak się składa, że jeżeli mówimy o krajach arabskich, to tylko Syria, ale to nic dziwnego, że jest to bliski sojusznik Władimira Putina. Syria otwarcie poparła rosyjską inwazję, a inni no tak troszkę właśnie lawirowali, uprawiali znany z innej części świata ruch węża, czy też siedzenie na wzgórzu i przypatrywanie się walczącym tygrysom. Zabiegali o utrzymanie dobrych stosunków z Moskwą. No, niektórzy nawet rozwijali dobre stosunki z Polską też, więc jakoś to rzeczywiście tam w tej części świata ta wojna wielkich emocji, no co tu dużo mówić, nie wywoływała i oto jakby tutaj no, oskarżył troszkę te państwa arabskie Wołodymyr Zełenski i powiedział, że niektóre z nich no, muszą się zastanowić nad swoimi związkami z Rosją. Nie wiem, czy tutaj ten efekt dyplomatyczny zostanie osiągnięty, no ale chyba lepiej pod tym względem Ukrainie poszło na G7, gdzie też pojawił się właśnie Wołodymyr Zełenski w Hiroshimie, w Japonii i tam światowi przywódcy wydali zaawaluowane ostrzeżenie Chinom i ta pośpiesznie zorganizowana wizyta Zełenskiego skłoniła też przywódców G7 do wcześniejszego wydania oświadczenia, w którym no, ponownie potępili Rosję, chociaż ostrzegali także przed Chinami, oskarżając je o stosowanie tak zwanego przymusu ekonomicznego. No, Rosja to agresja, tam militarna, natomiast Chiny przymus ekonomiczny,
o to oskarżono Pekin, a Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zaprosił już Indię do przyłączenia się do ukraińskiej formuły pokojowej podczas rozmów właśnie z Narendrą Modi na marginesie szczytu G7, czyli oznacza, że Ukraińcy mają też jakąś własną formułę pokojową i będą próbowali namawiać do tego inne kraje, znaczące kraje, także te pozaeuropejskie, takie jak Indie, być może właśnie Brazylia, no ale już zaczyna się mówić o jakiejś ukraińskiej formule pokojowej, znaczy rozumiem, że ona się będzie opierać na integralności terytorialnej, ale wtedy Rosjanie mogą zarzucać, że ta integralność została naruszona znowu w Białgorodzie, więc będziemy znowu mieli taką no starą jak dyplomacja sztuczkę no, w cały czas przepychania się słownego. No zobaczymy. Natomiast na tym szczycie G7 Wołodymyr Zełenski w ostatniej chwili zwrócił uwagę całego świata na rosyjską inwazję na jego naród, ale to paradoksalnie też musimy o tym wspomnieć. Zaniepokoiło również osoby, które przeżyły traumę związane z wybuchem bomby atomowej i ich zdaniem no, pojawienie się Zełenskiego na szczycie G7 było niepokojące, bo przyćmiło rzadką szansę na zachęcenie światowych przywódców do skupienia się na zaprzestaniu używania broni jądrowej, czy w ogóle jej całkowitego zniesienia, a włączenie Zełenskiego na spotkanie G7 tych najbogatszych krajów demokratycznych i jego zabiegi o większą ilość broni, inne wsparcie dla Ukrainy zamiast dyplomatycznego dążenia do zakończenia wojny. To wysłanie złego komunikatu, tak twierdzą aktywiści i ofiary. No, takie głosy zaczęły się pojawiać, czyli aktywiści i ofiary po tym wybuchu atomowym w Hiroshimie, Nagasaki, jak rozumiem, bo sam szczyt był w Hiroshimie, no tutaj dały jakiś taki głos krytyczny. No co nie zmienia faktu, że ta dyplomacja ukraińska musi wyjść troszkę, no przede wszystkim musi wyjść poza pola bitewne i wychodzi też poza Europę i w ogóle poza świat szeroko pojętego Zachodu i wydaje mi się, że będziemy się temu z dużą uwagą i też zainteresowaniem przyglądać w Polsce, jak to będzie się kształtować. No i proszę Państwa, koncert mocarstw G7, co tutaj ciekawego się wydarzyło. Właściwie koncert mocarstw to mówimy o kongresie wiedeńskim, tak? Kiedy to było kilka mocarstw europejskich, które całkowicie zdeterminowały właściwie na kilkadziesiąt lat politykę europejską w tamtym czasie. No tutaj już chyba tak łatwo nie będzie, bo zbyt duże znaczenie mają również te kraje, które na szczycie G7 nie były. No ale widać, że tutaj Japonii się to udało. Udało się zgromadzić wszystkich w jednym miejscu, udało się poszerzyć tą formułę, udało się zaprezentować ideę inkluzywności i udało się jakby uzyskać większą dynamikę. No z tym bywało różnie. Oczywiście pozostały pewne różnice zdań, no ale jednak to może niepokoić i niepokoi chociażby Chiny, które tak jak już mówiłem, wezwały japońskiego ambasadora do wyjaśnień w Pekinie, no twierdząc, że to uderza w interesy czy też w bezpieczeństwo jakby w ogóle Chińskiej Republiki Ludowej, no bo to, że coś nie jest w interesie danego kraju, no to nie jest argumentem w dyplomacji, ale że tutaj było to wprost uderzenie w bezpieczeństwo kraju. No właśnie i idźmy tym tropem. Brytyjski premier Rishi Sunak powiedział, że Chiny stanowią największe wyzwanie naszych czasów i powiedział to w odniesieniu do globalnego bezpieczeństwa oraz dobrobytu, ponieważ są coraz bardziej autorytarne w kraju i za granicą, właśnie zdaniem premiera Wielkiej Brytanii. I w nie jednym, ale dwóch oświadczeniach przywódcy najbogatszych światowych demokracji, no to tam, no tak, ale G7 to wszystko są demokracje, rzeczywiście jasno przedstawili Pekinowi swoje stanowisko w kwestiach powodujących podziały, takich jak Indo-Pacyfik i Tajwan, ale najważniejsza część właśnie przesłania koncentrowała się na tym, co nazwano przymusem ekonomicznym. No być może właśnie teraz możemy docenić ten sprytny ruch premier Giorgi Meloni z Italii, która powiedziała, że Włochy wystąpią z pasa i szlaku, czyli jak rozumiem, nie będą się już tutaj poddawać temu przymusowi ekonomicznemu i nie będą częścią inicjatywy pasa i szlaku, ale to dopiero w przyszłym roku, bo wtedy ta umowa się kończy. No to pozostawia jeszcze jakąś przestrzeń, jak rozumiem, do rozmów przez te parę miesięcy,
ale był to idealny moment na ogłoszenie tego ruchu i też ustawienie tej sprawy w ten sposób, bo może na przykład w listopadzie albo w grudniu 2023 roku jakieś okoliczności się zmienią. G7 zjednoczyło się, wzywając Chiny do wywarcia nacisku na swojego strategicznego partnera Rosję, aby zakończyła wojnę na Ukrainie i pokojowo rozwiązała spory terytorialne. We wspólnym oświadczeniu przywódcy G7 podkreślili, że nie chcą szkodzić Chinom i dążą do konstruktywnych i stabilnych stosunków z Pekinem, uznając znaczenie szczerego zaangażowania i wyrażania naszych obaw bezpośrednio Chinom. No proszę Państwa, to już troszkę tak jak z tym pogłębianiem strategicznego partnerstwa i w ogóle tej nie znoszącej żadnych limitów przyjaźni między Federacją Rosyjską a Chinami. Ona jest już tylokrotnie już była pogłębiana, że nie wiem, czy został tam jakiś margines na dalsze pogłębianie. I tak samo tutaj mam wrażenie, że to już wyrażanie tego wspólnego stanowiska i wzywanie Chin do wywarcia pokojowego nacisku czy do wywarcia nacisku na Rosję, która jest uznawana za strategicznego partnera Chin, no to już mam wrażenie, że to już tyle razy było ćwiczone i właściwie i cały czas odpowiedź jest ta sama i cały czas to nie przynosi skutku, że nie wiem, chyba można tak w nieskończoność. No i kolejna kwestia to też wydaje mi się, że jednak było to łagodne takie w miarę oświadczenie. Tam jednak kilka krajów, takich jak Francja, Niemcy, także Japonia, co ciekawe, przynajmniej w tych kwestiach gospodarczych wykazała się pewnego rodzaju ostrożnością i to też chyba w tym sformułowaniu znalazło odzwierciedlenie. A tymczasem, no mówiłem właśnie, może nie jest to connectivity, ale jest to zwiększenie tej dynamiki, tych relacji, tych różnych pomysłów czy koncepcji między krajami G7 i zaproszonymi gośćmi, chociażby premier Australii, który był tam zaproszonym gościem, tak jak już mówiłem, nie było nikogo z Europy Środkowej, bo jeszcze Indonezja, Wietnam, Brazylia, Indie, Korea Południowa, Ukraina. Był też premier Australii i Anthony Albanese powiedział, że poparł wspólne oświadczenie G7 z Japonii, podkreślając potrzebę zmniejszenia zależności od handlu z Chinami. No ale to jest ta formuła europejska, tak, że nie ma dekaplingu, nie separujemy się, nie oddzielamy się od Chin, tylko zmniejszamy. Ale to, co to tak naprawdę może oznaczać, to zmniejszenie zależności? Czy sprzedaż części udziałów, nie całego portu, tylko części udziałów portu w Hamburgu chińskiej firmie COSCO, to jest zmniejszanie właśnie tej zależności, czy zwiększanie? Od kiedy jest zwiększanie? Od 35% udziałów, a 25,4% to już nie jest zwiększanie zależności. No to zawsze będzie kwestią dyskusyjną i ta formuła jest pojemna, no bo oddzielenie, czy decoupling, czy separacja, to jest formuła jasna, no to co proponowali Amerykanie, a do czego nie chcieli zastosować się Europejczycy. Decoupling, no to jasna sprawa, po prostu zrywamy, odrywamy się, a tutaj no to zmniejszamy, ale ile zmniejszamy, w jakich wypadkach zmniejszamy, no to tego, proszę Państwa, nie wie nikt. Natomiast prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol, przeprowadził rozmowy z premierem Indii Narendra Modi i oni również zgodzili się zacieśniać współpracę. No tutaj akurat w przypadku Korei nie dziwi, w sektorze obronnym i biozdrowia to podało biuro prezydenta Korei Południowej. Korea Południowa i Niemcy także zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w budowaniu tutaj w tym wypadku stabilnych łańcuchów przemysłowych i stawiania czoła z wyzwaniom stawianym przez uzbrojoną w broń nuklearną Koreę Północną. No i ciekawe, proszę Państwa, bo po raz pierwszy w historii prezydent Republiki Francuskiej, czy Piątej Republiki Francuskiej, urzędujący prezydent pojawił się w Mongolii, Emmanuel Macron w Ulan Bator i już ogłosił, pochwalił się Emmanuel Macron, że Mongolia dostarczy Francji metale krytyczne potrzebne do transformacji energetycznej właśnie we Francji. I gra imperiów nigdy się nie kończy, koncert mocarstw trwa. Papua Nowa Gwinea znalazła się w ciężkiej sytuacji, bo ten kraj również no, przez ileś tam lat funkcjonował raczej z dala od głównego nurtu światowej polityki, a teraz stała się przedmiotem zainteresowania Chin i Stanów Zjednoczonych i teraz zapowiedziała, że podpisze umowę obronną ze Stanami Zjednoczonymi przed umową z Australią i to wszystko mimo obaw
partii opozycyjnych, że może to zdenerwować Chiny, które mogą uznać ten ruch za no, pewnego rodzaju prowokację. Wczoraj właśnie Papua Nowa Gwinea została odwiedzona przez sekretarza stanu USA Antonego Blinkena i jednocześnie premiera Narendry Modiego, który tam się zatrzymał w drodze do Australii. Także nowozelandzki premier Chris Hipkins i inni przywódcy Pacyfiku znaleźli się w Papui Nowej Gwinei. Narendra Modi twierdzi, że jego wizyta ma koncentrować się na handlu, a wizyta Antonego Blinkena, który znalazł się tam właśnie w Papui Nowej Gwinei w tym samym czasie, będzie skupiać się na kwestiach bezpieczeństwa. Podpiszą umowę o współpracy obronnej z premierem właśnie Papui Nowej Gwinei, Jamesem Marape. Indie. Tutaj już troszeczkę będzie, no jak to w Indiach, na subkontynencie indyjskim, może troszkę lżejszy content. Indie organizują kluczowe spotkanie na temat turystyki krajów G20 w Kaszmirze. Co ciekawe, na to jednak chyba nie będzie tak lajtowo. W obliczu zwiększonego bezpieczeństwa i sprzeciwu ze strony Chin od poniedziałku do środy, czy do jutra w Srinagarze, w letniej stolicy terytorium administrowanego federalnie, odbywa się spotkanie grupy roboczej właśnie G20 dotyczącego turystyki. To największa międzynarodowa impreza organizowana w regionie od czasu, gdy Indie zrezygnowały z jej specjalnego statusu w 2019 roku. Oczekuje się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 60 delegatów z krajów członkowskich G20. Chiny jednak oświadczyły, że nie wezmą udziału w tym wydarzeniu, podkreślając swój stanowczy sprzeciw wobec organizowania jakichkolwiek spotkań G20 na spornym terytorium. I to tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o te najważniejsze wydarzenia dnia. Teraz część premium, jeżeli ktoś chciałby pozostać, to serdecznie zapraszam, bo sporo się dzieje w bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski zwłaszcza, ale także na polach bitewnych Ukrainy, wydarzeń krajowych i w polityce globalnej, bo tą część premium od niej rozpoczniemy. Sinan Ogan, który zdobył trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Turcji, ogłosił, że swoje poparcie przekaże Recepowi Erdoganowi. Druga tura wyborów odbędzie się 28 maja, czyli w tą niedzielę, i tam prawdopodobnie Recep Tayyip Erdogan wymęczy to zwycięstwo, no bo zdobył 49,5% głosów. Jego kontrkandydat 44%, ponad 44% głosów, mowa o Kemalu Kılıçdaroğlu. No i teraz oni wszyscy zabiegają o głosy Sinana Ogana. Ten jest nastawiony antyimigrancko, nacjonalistycznie, zdobył 5% głosów, no i wzywa do głosowania na Erdogana, czyli właściwie już chyba to oznacza, że Erdogan ma to zwycięstwo w kieszeni, no ale jeszcze nie wiadomo, kto jak zmobilizuje wyborców i co tam się będzie działo, ale wygląda na to, że to zwycięstwo może być nawet całkiem spore. Ogan pochodzi z położonego na wschodzie miasta Igdir, niedaleko granicy z Armenią, był buntownikiem w ruchu nacjonalistycznym, jest też byłym parlamentarzystą, który został wyrzucony z partii MHP, czyli takiej partii, która dzisiaj no, jest w sojuszu, czy jest sojusznikiem Erdogana. Opowiada się za odesłaniem niemal 4 milionów syryjskich, 4 milionów, no, ale Turcja z krajem o licznej populacji, nawet 4 miliony uchodźców syryjskich do domu i domaga się, by nie paktować z partiami kurdyjskimi, no, które uważa za organizacje terrorystyczne, więc jest jeszcze chyba tutaj bardziej ostry w tej kwestii niż sam Recep Tayyip Erdogan. No to oznacza, że prawdopodobnie Recep Tayyip Erdogan uzyska co najmniej 50% głosów i jeden głos. 50% i jeden głos wszystkich oddanych głosów. No ale nie przesądzajmy, zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży wszystko w niedzielę. Już dyskutujemy o tych wyborach w Turcji. One mają ogromne znaczenie, ale odbywają się w sposób jakiś taki, powiedziałbym, mało spektakularny. Z kolei w weekend w Korei Północnej, tu możemy liczyć jednak na spektakularne wydarzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o uroczystości upamiętniające Hyun Chol-hwe, zmarłego w ubiegłym roku ochroniarza najważniejszych osób w państwie. Pod jego pomnikiem, czyli pomnikiem tego ochroniarza He, sfotografowano Kim Jong-una. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nietypowa pozycja koreańskiego przywódcy Kim Jong-unu, pamiętnik zmarłego przed kilkoma miesiącami wojskowego, składając kwiaty pod jego pomnikiem, ale nie dokonał tego na stojąco, tylko
pozycji klęczącej, proszę Państwa, czyli ta śmierć Hyona Chol-hee odbiła się w Korei Północnej szerokim echem. Od dawna było wiadomo, że dla rządzącego państwem Kim Jong-una był on mentorem, któremu właśnie w ten sposób oddał szczególny szacunek. Po śmierci He państwowe media wyemitowały dokument o życiu zmarłego. Nie zabrakło w nim materiałów archiwalnych, takich jak niepublikowane wcześniej zdjęcia młodego dyktatora ze swoim mentorem. To nie wiem, czy to nie są wszystko te zabiegi znowu ucieplające wizerunek Korei Północnej. Bardzo zręcznie jednak ci północno-koreańscy PR-owcy potrafią to robić, a to właśnie Kim Jong-un pojawia się z córką gdzieś tam na różnego rodzaju wystrzałach rakietowych, a to teraz po prostu oddaje szacunek na kolanach swojemu mentorowi, zwłaszcza jeszcze w społeczeństwach azjatyckich, bo to dla nas te gesty są takie może troszkę mało zrozumiałe czy egzotyczne, natomiast w krajach Azji Wschodniej to może robić bardzo pozytywne wrażenie. I być może takie wrażenie pozytywne na całej społeczności międzynarodowej wywrze Armenia, która jest gotowa uznać Górski Karabach za część Azerbejdżanu, jeśli władze w Baku zagwarantują bezpieczeństwo etnicznej ludności ormiańskiej. To powiedział premier Armenii Nikol Paszynian na konferencji prasowej. No cóż, dogrywka po świecie po upadku Związku Radzieckiego trwa, a tymczasem, proszę Państwa, przechodzimy do gospodarki i świata korporacji. Tutaj ciekawy artykuł w Interi, co prawda jest on przedrukiem CNN, ale polecam. To w media zachodnie mają taki sposób, troszkę inny, powiedziałbym, niż Polska czy Polacy patrzenia na te kwestie i kwestie krajów pozarządowych, w tym Chin. Ale artykuł ciekawy i opisuje on, w jaki sposób Chiny zachęcają obywateli do prowadzenia ulicznego handlu. Ja myślę, że gdyby Polak napisał ten artykuł, który jeszcze pamięta lata 90. szczękoblaszakowca Joe i te czasy transformacji, to troszkę innymi oczami by spojrzał, ale ten przedruk CNN też jest ciekawy. Chiny zachęcają obywateli do prowadzenia ulicznego handlu. Rządzący znoszą ograniczenia obowiązujących prowadzących stragany i zachęcają do ich zakładania młodzież. W ten sposób próbują walczyć ze sporym bezrobociem pośród najmłodszych Chińczyków na rynku pracy. Ale to już nie są Chiny, socjalne, tylko właśnie handel uliczny to jednak nie jest socjal, to jest gdzieś tam danie ludziom jakiegoś zajęcia. Oczywiście jest to atak na wolny rynek, bo w jakiś tam sposób jednak atakuje się te największe firmy, czy te największe koncerny. Zobaczymy, czy ci, ale Chińczycy to lubią handlować, więc tam pewnie wyjdą na te ulice i będą próbowali jakieś tam swoje biznesy założyć, a potem jak urosną do pozycji globalnej korporacji, to wtedy ten rząd już im powie dalej już nie. Ale to troszkę inaczej się te relacje z wielkim biznesem i z małym biznesem układają w różnych krajach, ale to może już nie wchodźmy, bo to są kwestie może ideowe czy ideologiczne. Natomiast wróćmy, proszę Państwa, na ziemię, a tu zażarta rywalizacja. Chiny twierdzą, że produkty wyprodukowane przez amerykańskiego giganta chipów pamięci, Micron Technology, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Krajowy regulator cyberprzestrzeni ogłosił, że największy amerykański producent układów pamięci stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w sieci. To oznacza, że produkty firmy zostaną wykluczone z kluczowych projektów infrastrukturalnych drugiej co do wielkości gospodarce świata. Jest to pierwszy poważny ruch Chin przeciwko amerykańskiemu producentowi chipów wobec narastających napięć między Pekinem a Waszyngtonem. I pozostajemy w Chinach. Te wydają wytyczne dla wszystkich prowincji dotyczące podstawowego systemu opieki nad osobami starszymi. Więc młodzież namawia do handlu ulicznego. Pohandlujcie sobie, doróbcie coś, a starszym musi teraz, czy właściwie te prowincje muszą zaoferować jakiś podstawowy system opieki do 2025 roku. Rządząca partia komunistyczna zmobilizowała zasoby, aby zapewnić opiekę bardziej wrażliwym grupom wiekowym w miarę starzenia się społeczeństwa. Chiny po raz pierwszy wyprzedzają Stany Zjednoczone pod względem wkładów. Artykuły naukowe publikowane w grupie wysokiej jakości czasopism przyrodniczych Nature Index. Dane dotyczą afiliacji autorów z 82 czasopism śledzonych przez Nature Index i pokazują, że Chiny miały udział w wysokości 19 373 od stycznia do grudnia 2022 roku w porównaniu z 17 610 w Stanach Zjednoczonych.
No, to byłaby pewnego rodzaju niespodzianka, ale tutaj mówi się o tym, że jeśli chodzi o wyścig o pierwsze miejsce w rozwoju sztucznej inteligencji, to tutaj wygrywają Stany Zjednoczone, tak pisze Business Insider, a wygra go ten, kto będzie mógł jako pierwszy czerpać zysków, jakie da pełne wykorzystanie tej technologii. Profity mogą być liczne, od prowadzenia zawodów w przyszłości, po marginalizację tych już przestarzałych, aż po stworzenie zupełnie nowego handlu, medycyny czy świata finansów, którego wcześniej nie znaliśmy, tak mówi no, badaczka z, no, jakby nie było, też z MIT, czyli ze Stanów Zjednoczonych, w rozmowie z Business Insiderem. No i tutaj są nadzieje Amerykanów, bo czy ona tak mówi, to jest w ogóle coś bardzo dziwnego z polskiego punktu widzenia, bo ona mówi, że globalne potęgi biorące udział w tym wyścigu zbrojeń zaskakująco właśnie zamieniły się miejscami. No, zaskakująco zamieniły się miejscami, no to można by poczytać, że to Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone, ale jej miejsce, to, ale jej zdaniem ta zaskakująca zmiana miejsca jest wyprzedzenie w Chiny przez Stany Zjednoczone. No, ciekawa sprawa. No rzeczywiście, proszę Państwa, no, ten, kto pierwszy faktycznie tą technologię zaprezentuje światu i zaimplementuje, może właśnie tak bym powiedział, no to chyba tutaj no, uzyska dużą przewagę w tym wyścigu. A tymczasem Rosja wysyła ze swoich portów ponad 1,2 miliona baryłek dziennie, więcej niż pod koniec 2022 roku, tak twierdzi Bloomberg. Ilość rosyjskiej ropy na rynkach międzynarodowych wciąż nie wykazuje żadnych oznak redukcji wydobycia, o których zapewniał Kreml. No to jak to jest z tymi sankcjami w takim razie, skoro tutaj jeszcze rośnie ten eksport ropy? Z jednej strony wymiana uprzejmości i zapowiedź odwilży, z drugiej bezwzględne nakładanie wzajemnych zakazów. Stany Zjednoczone spektakularnie i wprost zakazują platformy TikTok, ale rozumiem, to jeden ze Stanów tylko na razie, jak rozumiem, tak? A Chiny blokują czołowego sprzedawcę chipów. Liderzy obu państw robią dobrą minę do złej gry. No i proszę Państwa, myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o technologię, to tutaj najbardziej chyba zbliżamy się do zimnej wojny. No i teraz w tym kontekście nie wiem, czy jak należałoby interpretować tą miliardową ponad karę, którą na koncern, na korporację Meta nałożyła Unia Europejska za przesyłanie danych europejskich użytkowników Facebooka. I to jest największa grzywna, jaką kiedykolwiek nałożono na podstawie europejskiego prawa dotyczącego prywatności danych. 1,2 miliarda dokładnie Meta taką kwotą została ukarana przez Unię Europejską, a my tymczasem przejdziemy do bliskiego otoczenia międzynarodowego Polski. Tu sporo się dzieje, możemy liczyć zawsze na barwne wypowiedzi prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który planuje w środę spotkać się z Władimirem Putinem, a celem spotkania ma być omówienie i usunięcie no, istniejących problemów, jakie podobno istnieją między oboma krajami. No, myślałem, że tam już jest taka pełna integracja i zbieżność stanowisk, że już jakieś nie ma żadnych istniejących problemów, żadne problemy już nie istnieją, ale jednak Białoruska Agencja Państwowa Biełta o tych problemach poinformowała, czy poinformowała, że one jakieś, że jakieś istnieją, a jak donosi rząd, cóż, jak donosi mi rząd, to mówi Aleksander Łukaszenka, cóż, nie ma prawie żadnych problemów w relacjach z Federacją Rosyjską. Nie bardzo w to wierzę, ale widzę, że nadal są problemy, pewne niespójności. Czasami jest to biurokracja, powiedział Łukaszenko na spotkaniu z Dmitrijem Krutojem, ambasadorem kraju w Rosji. Łukaszenko zauważył, że regularnie spotyka się z rosyjskim przywódcą, ale nie po to, by patrzeć na siebie nawzajem. Chociaż to też jest ważne. Nastroje prezydentów są zawsze ważne, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Niemniej jednak staraliśmy się pomóc rządom w rozwiązaniu niektórych węzłów, dodał białoruski prezydent. No ja sądzę, że może niektórzy to nawet te węzły specjalnie tworzyli, no może nie w trakcie tych rozmów, ale później, no a teraz Aleksander Łukaszenka będzie próbował pomagać właśnie te węzły rozplątać, a te więzy, jak rozumiem, wzmocnić. No zobaczymy z jakim skutkiem, bo to już już trwa po prostu i trwa. No i cały czas jakieś właśnie tutaj występują jakieś jednak problemy. Tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w wywiadzie dla Die Welt, że jest jasne dla wszystkich, iż członkostwo Ukrainy w NATO nie nastąpi w dającym się przewidzieć czasie. No między innymi dlatego, że na kryteria NATO składa się cały szereg warunków, których aktualnie w Ukrainie nie można spełnić. No i jaka będzie formuła dla Ukrainy? Państwa NATO podobno rozważają udzielenie gwarancji Ukrainie opartej na modelu izraelskim, informuje Wall Street Journal. Ma on opierać się przede wszystkim na transferze broni
i zaawansowanych technologii. Obecnie trwają dyskusje na ten temat, czyli nie wiem, będziemy mieli po prostu jakiś mega Izrael, czy państwo na wzór Izraela, to mówiło się, że Polska miałaby się stać takim środkowoeuropejskim Izraelem, a teraz nie wiadomo, no może stanie się nim Ukraina przeciwko Rosji, czy nie będzie w NATO, ale będzie takim Izraelem, no, który no, trudno będzie tutaj w ogóle Rosji, przynajmniej tak rozumiem Rosji, no, zaatakować, a tymczasem, proszę Państwa, wiadomość istotna dla tych z Państwa, którzy mieszkają na południu Polski, Słowacja przywraca kontrolę graniczną na wszystkich wewnętrznych granicach lądowych z Austrią, Czechami, Węgrami i także Polską oraz w portach lotniczych. O tym poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska, dodając, że przywrócenie kontroli potrwa do 8 czerwca, czyli do 8 czerwca Słowacja będzie sprawdzać te, sprowadzi kontrolę na swoich granicach. To ciekawa sprawa, proszę Państwa, bo to zapowiadały wschodnie Niemcy, te wschodnie landy niemieckie, no i teraz robi to Słowacja. Co jest tego przyczyną? O co tutaj chodzi? Może Państwo możecie to wyjaśnić. Ciekawa sprawa, proszę Państwa, ale my już tego teraz przynajmniej nie wyjaśnimy, bo przenosimy się na pola bitewne Ukrainy, gdzie trwa już 454 dzień rosyjskiej inwazji na ten kraj. W rosyjskiej informacji, w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej pojawia się niespójna jednak narracja dotycząca walk w obwodzie białgorowskim. Tak twierdzi Instytut Badań nad Wojną. Zdaniem amerykańskiego think tanku w sieci pojawia się panika w reakcji na poniedziałkowe wydarzenia, kiedy to już, jak wspominaliśmy na początku, rosyjski korpus ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji, organizacje, które walczą po stronie ukraińskiej, przekroczyły granice z Rosją i zaatakowały posterunki graniczne w rosyjskim obwodzie białgorodzkim. Tymczasem w nocy w Białgorodzie zostały zaatakowane budynki FSB i MSW, a w sieci pojawiły się nagrania pokazujące dym nad miastem. No tak troszkę jak ci mieszkańcy Białgorodu prosili o broń, to tak trochę, no mówiłem, że to trochę się boją, że panika, no ale okazało się, że rzeczywiście ten atak nastąpił. Pytanie, no czy oni byliby w stanie i tak się bronić przeciwko tym no, ochotnikom, którzy jak sądzę są lepiej wyszkoleni, no zwykli ludzie, nawet gdyby zostali uzbrojeni. No ale to są już takie rozważania, myślę, że dla kogoś chyba, kto się lepiej zna na tej sztuce wojennej i wojskowości. Myślę, że szanse na śmierć Putina są teraz niewielkie. Przez 20 lat dbał o to, żeby żyć długo i być zdrowym. Jest bardzo ostrożny, uprawia sport, nie pije, nie pali. Mówi Jewgenij Ciwarkin, rosyjski biznesmen, opozycjonista, miliarder, jednocześnie i imigrant polityczny, który wyemigrował z Rosji po tym, kiedy jego biznesy znalazły się na kursie kolizyjną z tamtejszą władzą. W wywiadzie dla Onetu, ciekawym zresztą, opowiada, czym jest wewnętrzny krąg Putina, dlaczego w Rosji nie będzie mobilizacji i co jego zdaniem czeka Federację Rosyjską po wojnie. A tymczasem Rosjanie organizują elitarną grupę lotnictwa szturmowego Storm. Donosi brytyjski wywiad, rosyjska armia z otwartymi ramionami przywita między innymi przestępców. No, ważne, aby potrafili latać, a ich służba ma zostać sowicie opłacona. Jak ustalił brytyjski wywiad, jednostka szturmowa o kryptonimie Storm będzie składać się z jednej lub więcej eskad bombowców taktycznych Su-24, myśliwców bombardujących S-34, a także eskadry śmigłowców szturmowych. Jednak docelowo będzie wykorzystywana do likwidacji celów naziemnych. No, jak rozumiem, że pilotami mają zostać kryminaliści, no tylko pytanie jest, ilu wśród kryminalistów jest jednak pilotów, bo gdzieś tam tworzenie jednostek przez grupę Wagnera i wystawianie faktur, potem zawrzucanie tych ludzi na front słabo wyposażonych i słabo wyszkolonych, no a jednak pilotów to, no nie wiem, czy to wśród ludzi, którzy odsiadują jakiś wyrok, można znaleźć takich, którzy byliby w stanie te maszyny poprowadzić. Bo to jednak no, też te maszyny mają odpowiednią wartość, tutaj pewne umiejętności się liczą. No, zobaczymy. Tymczasem siły rosyjskie straciły wybrzeże Morza Czarnego w obwodzie chersońskim myśliwiec Su-35. Został zniszczony podczas startu. No, to już nawet nie przekonaliśmy się co do umiejętności tego pilota, który próbował się podnieść. To powiedział w poniedziałek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ichnat. Jego zdaniem, znaczy odniósł on się do niedzielnych doniesień dotyczących strącenia rosyjskiego myśliwca. Nie sprecyzowaliśmy, że siły powietrzne zniszczyły wrogi Su-35, doznał niepowodzenia przy starcie, okoliczności są wyjaśniane. To powiedział rzecznik cytowany przez Interfax Ukraina. Su-35 to nowoczesny, produkowany od 2000
2010 roku. Jednomiejscowy, dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy o maksymalnym zasięgu 4,5 tysiąca kilometrów może osiągnąć prędkość 2390 km na godzinę, a jeden egzemplarz takiego samolociku, proszę Państwa, to od 40 do 70 milionów dolarów. No, wojna kosztuje. Nie wiem, czy to tak można oddać w kierowanie takimi maszynami w ręce jakichś takich przypadkowych ludzi. No i proszę Państwa, teraz Polska. Teraz Polska. Na szczęście, proszę Państwa, niewiele się dzieje, przynajmniej jeśli chodzi o politykę. To Państwa uspokaja, nie będziecie się denerwować. Kampania wyborcza, ktoś tam coś o kim powiedział, potem ktoś dementuje. Sondaże i tym się zajmujemy, jeśli chodzi o życie polityczne. Czyli wszystko w normie, wszystko chyba dobrze. Przynajmniej może korzystamy z luksusu postpolityki. Nasza intencja jest taka, żeby startować razem z suwerenną Polską, ale trzeba stawiać realne oczekiwania. To powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Jak wskazuje, partia Zbigniewa Ziobry ma poparcie na poziomie nieprzekraczającym 1%, więc ciężko by taka strona żądała jakichś poważniejszych propozycji na listach wyborczych. Nie wiem, co tu się może jeszcze wydarzyć między koalicjantami. Czy Solidarna Polska wystartuje w końcu z PiS-em, czy już po prostu w ogóle sama sobie pomyśli, że PiS i takich w ostatniej chwili wyrzuci z list, to może już od razu wystartują oddzielnie. No, zobaczymy. Tymczasem komentarze przedstawicieli delegacji Parlamentu Europejskiego po wizycie w Ministerstwie Edukacji i Nauki były skandaliczne, a europosłów oburzyła prawda historyczna, powiedział w programie Telewizji Polskiej wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Jak dodał, europosłowie byli sfrustrowani zaproszeniem rodziny Ulmów. No nie wiem, dlaczego to miałoby co w tym byłoby kontrowersyjnego. Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Mam nadzieję, że trwające obecnie szczegółowe negocjacje zakończą się sukcesem. To z kolei wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z ministrami obrony Grupy Północnej. No i proszę Państwa, teraz gospodarka. Tu już się trochę dzieje. Na przykład zamknięta została droga tranzytowa przez Rosję. Co ciekawe, można było jeździć do Azji Środkowej, a najgorsze jest to, że teraz Rosjanie zamkną drogę do Azji Środkowej. Tak, zapowiedź zakazu wjazdu dla polskich ciężarowych do Rosji komentuje jeden z przewoźników. Kierunek ten obsługuje już tylko niecały 1000, około 45 tysięcy firm w kraju. Rosjanie przez lata skutecznie jednak zniechęcali do działalności na terenie Federacji Rosyjskiej, a teraz całkowicie zamkną granice i do Kazachstanu już nikt nie pojedzie, jak rozumiem, i do innych krajów azjatyckich lądem z Polski. Sejm może już w piątek uchwalić rządową ustawę w sprawie darmowych przejazdów autostradami zarządzanymi przez GDK i A. Można będzie w kraju przynajmniej darmowo pojeździć po autostradach, jednak najbliższe posiedzenie Senatu, gdzie następnie trafi ta ustawa, zaplanowane jest na koniec czerwca. Nie wiadomo, kiedy ona by weszła w życie i czy to jeszcze w ogóle w czasie tych wakacji. Sądzę, że to musi trochę pewnie jeszcze potrwać. No ale jak sądzę, przed wyborami jeszcze coś takiego, pewnie taki akt prawny zostanie wprowadzony. Sieci handlowe tymczasem walczą o pracowników. Auchan wyciąga nową broń w tej walce i staje do walki właśnie o tych pracowników. Kusi programem poleceń. Za polecenie nowej osoby można dostać 1200 zł. Mateusz Morawiecki powołuje Radę Dyrektorów złożoną z szefów państwowych instytutów i ośrodków, no między innymi CBOS, OSW, GUS, przepraszam, nie CBOS, a GUS, no i mają tworzyć ekspertyzy na zlecenie, informuje we wtorek Rzeczpospolita, ale mi się, proszę Państwa, wydaje, jak tak analizuję, no ale dobra, może się już nie porównujmy tam do Niemiec czy do tych już takich globalnych graczy, że to są pewnego rodzaju też jakby całe koncepcje. To już nie są ekspertyzy, tylko to jest w pewien sposób, następuje akumulacja tych ekspertyz, która się przekłada na pewnego rodzaju strategię. Bo no, znam niektórych ekspertów, to oni zawsze będą mówili, żeby nic nie zrobić, bo po prostu wszystko jest niebezpieczne i generalnie to ostrożnie ze wszystkim i najlepiej nic nie róbmy. I no, więc zobaczymy, jak tutaj będzie w przypadku tego pomysłu, bo może to jest krok w dobrym kierunku, no ale właśnie zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
I czy to się przełoży nie tyle na po prostu liczbę tych ekspertyz, które będą gdzieś tam odnosić się do jakichś szczegółowych kwestii, tylko czy to pozwoli uzyskać ten efekt makro i efekt spojrzenia z lotu ptaka, gdzie to jest pełna strategia, ale do wypracowania takiej pełnej strategii to nie jest napisanie choćby wybitnych kilkudziesięciu szczegółowych ekspertyz. No ale to już jest inna kwestia, przynajmniej nie na ten komentarz, może na któryś refleksyjny, których Państwo nie lubicie oglądać, przynajmniej tak pokazują wyniki YouTube'a, że te komentarze refleksyjne dla ludzi o mocnych nerwach no jednak nie cieszą się taką popularnością, jak gdzieś tam właśnie starcia na froncie, gdzieś tam w Białgorodzie i tak dalej. A tymczasem polskie banki mogą mieć nowe wymogi, zapowiedział Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczyć mają płatności, zdaniem jednych ekspertów przyczynią się do zwiększenia stabilności sektora bankowego, a według innych są nadmiarowe i niekoniecznie potrzebne. Najprawdopodobniej ich skutek odczują klienci w postaci wyższych cen usług bankowych i kredytów oraz niższych stawek depozytów. Banki centralne z kolei gremialnie ruszyły na zakupy złota. Po rekordowych, największych od ponad pół wieku zakupach w 2022 roku bankierzy wcale nie zamierzają przestawać, nie przeszkadzają nawet ceny na poziomie zbliżonym do historycznego maksimum. Złota przybyło także w skarbcu NBP. Do trendu w kwietniu dołączył właśnie NBP, który dokupił 15 ton kruszcu. No i NBP poinformował, że wprowadził do obiegu monet, nie jest to złota moneta, jak rozumiem, o nominale 5 zł, moneta okolicznościowa w standardzie obiegowym z serii Odkryj Polskę i będzie to moneta kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. I tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, kończymy dzisiejszy komentarz i przegląd najważniejszych wydarzeń na świecie. Polecam książkę Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie i dziękuję, że Państwo ją kupujecie często na prezent, bo to się książka, która jest książką, która idealnie nadaje na prezent, ale też myślę, że jest ciekawą i przydatną, pożyteczną taką lekturą, która w dodatku może być inspirująca, jest także formą jakąś wsparcia tego kanału. I za to wsparcie bardzo Państwu dziękuję. Każde wpłaty na tą zrzutkę, na Patronite, no to jest i poprzez te przyciski na YouTubie bardzo nas cieszą, podnoszą nam motywację i bardzo Państwu za to dziękujemy i prosimy o jeszcze, no bo czasy ciężkie, ale dla wszystkich, więc no dla Państwa pewnie też, dla nas wszystkich, więc bardzo, tym bardziej za to wsparcie bardzo dziękujemy. Ja mógłbym się teraz popłakać czy rozchorować, wtedy może wziąłbym Państwa na litość, ale nie, proszę Państwa, nie, dopiero się rozkręcamy i będą te komentarze nagrywane do końca wojny lub mojego, tak jak Państwu obiecałem. Życzę wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale właściwych proporcjach, dystansu, obiektywizmu na tyle, na ile to jest możliwe. I dużo zdrowia, proszę Państwa, optymizmu, dobrej energii. To był 23 dzień maja roku pańskiego, roku pamiętnego 2023 i jeszcze certyfikat człowieczeństwa 2.0 na sam koniec, czy plus czy minus. Jeżeli dotrwaliście Państwo do końca, to proszę o plusik, minusik, jakiś komentarz, jakiś dowód na to, że ktoś jest po drugiej stronie komputera, smartfona, iPada i innego urządzenia elektronicznego. Kłaniam się, pozdrawiam, dużo zdrowia i liczę na to, że do zobaczenia wkrótce.